Siema, czyli powtórka z rozrywki. Ale dzisiaj jest specjalny vlog i specjalna jazda. Nie tylko jedziemy do przyjemności, ale jedziemy jako świąteczna paczka. Dominator nic nie wie, robi wielkie oczy, a zaraz wam opowiem, o co chodzi. Słuchajcie, na początku tygodnia na fanpage'a dostałem wiadomość głosową, parę wiadomości takich głosowych, odsłuchałem je, ale takie były niezrozumiałe dla mnie, trochę rozumiałem, trochę nie, ale kocham motocykle, zrozumiałem taką wiadomość, no i napisałem, że proszę Cię, to Adam do mnie pisał i proszę Cię pisz, bo te wiadomości głosowe są dla mnie niezrozumiałe, nie? I mówi, że właśnie nie może pisać, ma z tym problem. Tam trochę mama jego popisała. I w którejś wiadomości głosowej było takie coś, czy ja przyjadę do niego, nie? No, mówię, słuchaj, będzie wiosna, mówię, przyjadę. No to okej. Ale mówię Ci, wyślę kalendarze i wlepki. No i po prostu wysłałem kurierem. Nie patrzyłem tam ile, po prostu nie wiem. Nie pamiętam, czy wiesz to, czy ale na pewno więcej niż nie. I naklejki. I tak wieczorem sobie siedzę, bo jeszcze tam na wiadomości głosowej powiedział, że dziękuję i że kocham motocykle. No i zapytałem, na co chorujesz, jak mogę wiedzieć. No i to było bez odpowiedzi. No i rano, słuchajcie, wysłał mi zdjęcie swoje i siostry z kalendarzami. Z takim pięknym uśmiechem, że jak zobaczyłem, a wam pokażę, może będzie na miniaturce to zdjęcie, oczywiście jeżeli się Adam zgodzi, jak zobaczyłem to zdjęcie, miałem taką radość, byłem taki zadowolony, że bezinteresownie wziąłem i wysłałem chłopakowi kalendarze, jaką oni mieli z tego radość, jak dostali coś, no po prostu na takie, no co, zwykły kalendarz, no nie oszukujmy się, no co, kawałek papieru, tak, nic więcej i naklejki. I po prostu od razu napisałem, słuchaj, wiedziałem gdzie, no to jest trochę kilometrów ode mnie, wiedziałem, że jedziemy na tą osówkę, odbijemy kawałek, pojedziemy inną drogą, nic nam się nie stanie i napisałem mu, słuchaj, Cię odwiedzimy. Ale wiadomo, nie pojadę z pustymi rękoma, czyli jedziemy jak takie Mikołaje. Co, paka ze kalendarzy? No nie, z paką kalendarzy, nie, prezent jest tutaj. Aha! Tu jest prezent. No kurde. No, także jesteście ciekawi, do kogo jadę, wielkiego fana motocykli. I dlaczego jadę? Dlatego jadę, bo po prostu jak zobaczyłem to zdjęcie, to po prostu miałem taki fan. To słuchajcie, powiem tak. Ktoś pomyśli, że no tak, kupiłem nowy motocykl i się z tego cieszyłem, czy coś, czy tamtoś, tak. To jest nic w porównaniu do właśnie czegoś takiego, jak ja zobaczyłem to zdjęcie, radość widzieć Adama. Dobra, no to trzymajcie się i czekajcie z Dominatorem, za jakąś godzinę tam będziemy. Tymczasem. Siema, dojechaliśmy do Adama.
Mam dla Adama pakę. Gdzie tu się wchodzi? Dobry! Tędy? Siema! Poczekaj. Siema, wyjdzie. Siema! Siema! Ja lubię ciebie. Ja ciebie też. A ty jaki? Dobrze, też? Dominator. Dominator to jest. Ze mną jeździ. Cześć. Wjeżdżaj. Słuchaj, tak się cieszę, że ciebie poznałem. No. Adaś, no wjedź do pokoju. Mamy dla ciebie prezent. Adaś się tak zestresował, że... I patrzył przez okno i są. Dzień dobry. Cześć. A mogę zobaczyć krosy? Dzień dobry. Możesz. Ja teraz czuję się tak motory. To wejdź, zobacz. Co mam dla ciebie? Dziękuję. Ale zobacz. Dziękuję, mordo. Ale jeszcze nie widziałeś. Ło, kas. Pomóżki? No, trzymaj. O, jacie. Pozdro do Łukasza, ten. Mateusza. Patrysza i Bartka. Bartka i Matyra. Szymona. Poszło weter. Wszystkie widzi, no. Kask, no dobry. Daj ci pomogę. Tu stąd sobie wyciągnij. Tu masz jeszcze, zaraz ci pokażę wszystko. A gdzie jest ten, ta osówka? Osówka? Żuromin. Na Żuromin jedziemy. No to gdzieś ile? 70 km, nie? Za zamkłam. 80, no. A szkoda, nie mogę jechać, kurde. Lubię motory, kocham motory. Dzio, nie wolno. Szanuję pana. Nie wolno. Nie wolno. Dzio, ale chodź. Piesia. Dzio. Dzio. Nie skacz. Słuchaj, tu masz kask, nie? Tu masz, ci podpisałem, żebyś miał. Nie. Tu masz wlepkę już od razu przyklejoną. To już ci okleiłem. Tu masz... Ja marzyłem, kasku. Marzyłeś? No, wózku tu masz moją bluzę. Moja pierwsza bluza na krosa. Dziękuję. Stora. Tutaj masz takie drobiazgi. Dla ciebie mam też. Smyczkę. Dzio, nie wolno. Tu masz Ducati, ścigacze. Dzio, chodź tu. Chodź tu do mnie. Masz opaskę? Co? Ducati? Krosem. A jakim? A masz tutaj? Tak, samochodzie jest. A mogę zobaczyć? No pojedziemy, pojedziemy i zobaczysz. Trzy motocykle mamy na pacę. Ja lubię krosy, ja lubię jak świece coś pójdzie. A tak myślałem, jaki kask... Na świecy, jak ktoś pójdzie. A na świecy, ale na jednym kole myślisz, czy jak? Na jednym kole. No to jak w moje wcześniejsze filmiki zobaczysz, to tam jeżdżę na kole. A ja lubię górki, jak jeździsz. Aha, do góry, jak pod górki. No, cholera. Nie mogę już jechać. Słuchaj. Jechać tam, A kłady lubisz, czy nie? Lubię kłady. To masz tutaj odborna wlepki. Dziękuję. Pozdro do... Kurde, dużo mam. To się wytnie. Słuchaj, tutaj jeszcze mam... Pomoże mi pani? Trochę tego nabrałem. Będę kask mieć, będę jeździć. Słuchaj, i tu masz koszulkę od tego, od mojego sponsora, Adventure Team. I ten Adventure Team to jest z Elbląga. Ja w tym Adventure Teamie jeżdżę. Jak na zawody pojadę, to jako Adventure Team. A kiedy zawody pan jedzie? No, na wiosnę jakieś. Cross country, nie? A pan streama dzisiaj mnie... Będzie stream. Będzie? Będzie. To będę kolej. 13, 14 na osówce.
Dziś zrobimy. A szkoda oszówki, mogę jechać, kurde. Nie możesz. No. A może na wiosnę będziesz mógł? No, można. No, a samochód macie taki, co może przewieźć? No nie, ale może syn, jak, bo syn mieszka na Śląsku i samochód, jakby w razie był, to wtedy. Kiedyś się zgadać. No, osówka albo Żuromin, nie? No. Nie, albo ten. No, osówka najlepiej dojechać, bo tam, gdzie jeździmy na Uzdowo, to jest dość zły dojazd, nie? Kamerkę GoPro pan ma. No mam, to trzymaj jeszcze to. Słuchaj, i teraz to jest takie najfajniejsze, ci powiem, no. ta koszulka, bo to dostałem, to jest z zawodów Kociewski. No. Pojechałem tam, ale no, wykupiłem pakiet, bilet startowy, ale nie wystartowałem, tak? I to jest ta koszulka z tych zawodów. No, lubię. Linię mety przekroczyłem, znaczy startu, ale nie mety. No, i to już jest wszystko, co mamy dla ciebie. A mogę iść zobaczyć? No, idziemy zobaczyć. Może patrzę, jak no! Nie, super. A mogę zapalić i gaz dać? Zapalimy, no. Ale nie wiem, czy się tam. Ale to wystawimy. Wyjedziemy twoim. Nie? Ubiorę ci kurtkę. Dzio! Tym. W tej chwili. Jaki motor jeździ? KTM-a. Już tam kanał, pan. To znaczy, ja nie mam kanału. A? Ja nie mam. Myliłem się. Ale ze mną jeździ, jest na filmach. Spoko. Co tam masz? Może szanuję pana. Jecha pan. A gdzie pan mieszka w ogóle? I na Wrocław. No to niedaleko. Co, Agusia? To mam te. Dobra, tak będę. Szkoda motoru. Ty motor? Nogi. Ćwicz. Żebyś sobie chociaż przygazówkę zrobił, nie? No. Jakie maszyny. Łukasz to musiał. Maszyna. Ten jest mój, tam w środku ten. Nie wiem, nie będziesz widział. Jest dominatora, a ten trzeci to jest 125. A też beta. Wjedzie i wjedzie. O właśnie tak. Nie, Adaś, tutaj nie. Wyjedziemy. Wyjedziemy KTM-em. Dobra? No, z tym. Tego ci odpalę, a tym sobie przygazujesz. Dobra? Co? A. Co, on gaśnie ci? A. Trochę się nagrzeje, nie? Ale ja ci powiem, że jak zobaczyłem to twoje zdjęcie, jak wysłałeś, jaką masz radę z tego kalendarzyka, nie? To po prostu, chłopie. Mój największy prezent jest, że mogłem tu do ciebie przyjechać, wiesz? Ten podcast. Od piątej nie spałeś? I uwierzyłeś w to, że przyjadę? Uwierzyłeś. A ja myślałem, że nie wierzysz. Ha ha ha!
chciało sobie, żeby przygazował. Albo przejedź się tam i nawróć. To będziesz chodził. Nawróć, jedź! Jedź! Adam, na zimnym mu daj. Chłop wyskoczy. Nic się nie stanie. Widzisz, ci świecę prawie zrobił. Widziałeś? Ten to daje, nie? Za ile? A dużo. Mój się już rozgrzał. Fajnie chodzi, nie? Strój ten ma. Strój jest, no. Słuchaj, tu jeszcze mam dla ciebie kalendarze dla kumpli. O, do szkoły weźmiesz. Tak, do szkoły weźmiesz, okej? Okay? Ile masz tam kumpli w szkole? Trochę masz. Ile? Ja tu będę i mam, tutaj będę i mam. To ile ich jest? 20? No, coś koło tego, nie? No to tu masz raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, Pani siedem, Agnieszka osiem, dziewięć, dziesięć, dwadzieścia sztuk. Starczy? A no. Pani Agnieszce, dasz, nie? O, fajnie. 100 kilo, coś koło 100 kilo. No, beta, no. Ile waży? Też stówę, wszystkie prawie, koło stówę. Pan lato pijedzie. W lato, no, no. Na kole tutaj pojedziemy. No. Okej? Nie, jedziemy te. Na osówkę. Jak Łukasz będzie, to cię zawiezie. To będę miał mały motorek, to na mały motorek ci wezmę. Okej? Okay? Tak? Poradzi. No, kładem by ci było lepiej. Born to ride może. To on na kładzie jeździ. Do ciebie? No. Czy do ciebie? To byś musiał napisać do niego. Ale jak go poproszę, to może ze mną tu przyjedzie. Kładem. Pojeździ sobie. No. Lubię kładem. Lubisz? A co lubisz lepiej? Motocykle czy kłady? Kłady i motory. No. No, takie są nasze buty, patrz. No. Na osówkę? No. No, na wiosnę. Teraz. No. Następnym razem. Może uzdowo, no ale uzdowo to tamto będzie słabo z dojazdem. Bo ja za niego pisałam, bo on ma problem, nie? W ogóle z czytaniem, z pisaniem, ale gadać dużo gada. No to dobrze, najważniejsze. I zobacz, bo ja słucham, mówię, z kim ty tam gadasz tak, nie? Ja mówię, Adaś, z nieznajomymi nie rozmawiaj, ale ja go znam. YouTuber to jest i tyle. Jego YouTuber jestem i koniec. Wtedy musiałam odpisać. No.
To jest wolnie tu. Nie mamy nic, ale Adaś zrobił bombkę. Mama. W klasie na święta. O! Na drewnie. Dla mnie? No. Dzięki. A pan, to... pan syn ma? Pana syna? Syna. Córkę mam. A, syn. I Kubę, wnuczka. A Kubę chyba pan... Na MRF-ie no. jeździ. No, widziałem. No. Widziałem. No. No, widzisz? Się przewrócił i już nie chce na razie jeździć. Idziemy raz ma na chwilę. My będziemy już jechać. Dobrze, my bardzo dziękujemy. Dziękujemy. Tu się ładnie Adaś, tak jak tu. Mordo. Chodź, ja, dobra. Przypnie się, też pożegna. Przyjadę. No przyjedziesz, kiedyś pan pojadę do domu. Do domu, aha, nawet do domu. Dobra, zobaczę te plakaty. Dobrze? Się trzyma? No, jestem daleko, że mam. No. Dobra. Ile pan płacił w BMW? Za BT? Dużo, no. O pieniądzach się nie gada. Dżentelmeni o kasie nie gadają. Zrobisz nam zdjęcie? Oczywiście. A pan tutaj kleiłem sobie klejkę pana. Tu masz naklejkę? O, jest, wlepa. Z drugiej strony też ma. A masz jeszcze te naklejki, czy już nie masz? Ma jedną dał pani swojej. To ja ci jeszcze zaraz dam. Dobra? Okej? Okay? Pionez. Z bombką. Żeby była bombka. Chodź tu. Cztery. Mam pitulić, chodź. Co? Przytulić się. No. Dawaj, dzięki, robimy sobie. Pan sobie... Ja wam zrobię. We trójkę? No. Dobra, we trójkę. A gdzie ja to mam nacisnąć? No, na ten przycisk, ten tu. Dobra? Ale to o, jest... tak do nas, na nas. No. Popa. Dzięki. No. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Tylko pan nie zabije się motorem. Nie, no nie zabije się. Nie zabije. Nie zabijemy się. Spotkamy się, nie wiem. Kiedyś. Niebawem, tak? Na wiosnę. No. Słuchaj, no to co, lecimy. Jutro wstawię filmik, a dzisiaj będzie jeszcze stream, nie? No on dzisiaj od 5 już oglądał co wczoraj pan, nie? Aha. No. Zobacz, zobacz. A mogę klejki? A już właśnie, naklejki ci daję i. Miał 5 miesięcy, dostał szczepionkę i niby był opóźniony, a później się okazało, że jest porażeniem. A pan córka, mnie wytnę. Córka też niby zdrowa się urodziła. Mnie wytnę pan, nie wytnę pan. Nie. Nie, bo tylko mama. Tylko i, ta, ty będziesz na kanale. Być może to wyłączam już.